Dzień dobry, kochani. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać, jak wykonać taki breloczek, emotkę, taką buźkę. Ja do wykonania mojego breloczka użyłam włóczki Yarnart Jeans i potrzebujemy dwóch kolorków. Żółtej, u mnie to jest taki słoneczny żółty, plus odrobinka czarnej, żeby wyszyć buzię oraz oczka. Do tego szydełko 2,5 mm. Potrzebujemy jeszcze coś do obcięcia nitek. Igła. Igła nam jest niezbędna do wyszycia buzi. Potrzebujemy również odrobinki wypełnienia. Bo widzicie, ta nasza buźka nie jest płaska, tylko jest wypukła. I co jeszcze potrzebujemy? A, jeszcze takie kółeczko do breloczków. I to jest wszystko, co nam potrzebne. Także zaczynamy. Na początku musimy wykonać magiczne kółeczko. I tutaj Wam wstawię link do filmu, gdzie powolutku, krok po kroku pokazuję, jak takie magiczne kółko wykonać. Także jak ktoś nie potrafi, to zapraszam tutaj. A zanim jeszcze zaczniemy robótkę, to zachęcam Was do łapki w górę, jeżeli podoba Wam się to, co robię, oraz do subskrypcji i dzwoneczka, jeżeli jeszcze tego nie robicie, a w opisie macie link do Buy Coffee i tam można postawić mi taką wirtualną kawkę. Dobra, kochani, mamy magiczne kółeczko, to teraz trzy oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy. Jako pierwszy słupek, a następnie na naszym magicznym kółku, wkładając szydełko pod dwie nitki, musimy wykonać w sumie 11 słupków. Pierwszy słupek, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, osiem, ósmy słupek, dziewiąty, dziesiąty i jedenasty słupek. A w sumie razem z tymi oczkami łańcuszka mamy 12 słupków, bo te trzy oczka imitują nam pierwszy słupek. Wbijamy się szydełkiem w górne oczko tutaj. Robimy oczko ścisłe. I teraz, żeby zacząć drugie okrążenie, robimy raz, dwa, trzy oczka łańcuszka, a następnie nad tym samym słupkiem tutaj robimy jeszcze jeden słupek. Bo te trzy oczka imitują nam słupek. I teraz nad każdym jednym słupkiem musimy wykonać po dwa słupki. Czyli wbijamy się nad kolejnym i robimy najpierw jeden, następnie drugi słupek. I tak nad każdym jednym właśnie słupkiem robimy dwa. W sumie będziemy mieli 24 słupki na naszym okręgu, na okrążeniu, bo podwoimy ilość naszych słupków z poprzedniego okrążenia. I mamy w sumie 24 słupki. I teraz, żeby zakończyć to okrążenie, musimy wbić się w górne oczko tego pierwszego słupka z oczek
łańcuszka. Robimy w tym oczko ścisłe i możemy wziąć się za kolejne okrążenie. I tak zaczynamy od trzech oczek łańcuszka jako nasz pierwszy słupek. I w tym okrążeniu będziemy naprzemiennie robić słupek pojedynczy i nad następnym słupkiem dwa słupki, dwa w jednym i znowu pojedynczy słupek i dwa w jednym. Słupek, dwa w jednym, słupek i dwa w jednym, słupek i dwa w jednym. Słupek, dwa w jednym, słupek, i dwa w jednym, słupek, raz. I dwa w jednym, słupek, i dwa w jednym, słupek, dwa w jednym, słupek, dwa w jednym, i słupek. I na koniec dwa w jednym. I mamy w sumie 36 słupków w naszym okrążeniu, na naszym okręgu. Teraz tylko robimy oczko ścisłe w pierwszym tym słupku z oczek łańcuszka, w górze tego słupka. I tak, kochani, takie elementy musimy wykonać dwa. I tak, w pierwszym elemencie ucinamy niteczkę i ją wyciągamy, a w drugim, jak już zrobimy, to zostawiamy tą niteczkę nieuciętą, ponieważ tą nitką będziemy przyszywać jeden element do drugiego. Będziemy łączyć obie nasze części. Dobra, ja lecę wykonać drugie takie kółeczko i przyjdę pokazać Wam dalej, jak to robić. Teraz Wam, kochani, pokażę, jak wyszywać buzię oraz oczka. Zaczynamy między drugim a trzecim okrążeniem. Tutaj mamy taką linię. W ogóle ta strona będzie stroną widoczną. Tutaj spójrzcie. Ta strona, gdzie nam się tak układają te słupki, będzie stroną od środka. I tak, wbijamy szydełko od tyłu, obojętne w którym tutaj miejscu. I teraz szyjemy mniej więcej po dwa słupki. I tak, wbijamy się od góry, przechodzimy igłą znowu przez dwa słupki. A tutaj sobie zostawiamy niteczkę troszkę dłuższą, ponieważ tą nitkę będziemy wiązać z drugim końcem już, jak wszystko wyszyjemy, tak dla zabezpieczenia. I tak sobie przeszywamy. Uśmiech ja mniej więcej robię tak na pół tego okrążenia.
Tak, i tej niteczki nie ucinamy, bo od razu wyszyjemy nią oczy. Wymierzamy sobie punkt, którym chcemy zacząć wyszywać oczka. I tu już od Was zależy, jaką szerokość tych oczek, że inaczej nie szerokość, a jaki rozstaw sobie między oczami zrobicie. Dwa razy przeszywam włóczką. I tak samo tutaj również dwa razy przeszywam. Na koniec tylko przechodzę. Przechodzę sobie do tutaj. Tej pierwszej początkowej niteczki. Końca tego pierwszego. Wiążę na dwa supełki. Włóczkę sobie ucinam. I teraz wezmę się za zszywanie dwóch elementów. Tylko jeszcze na drugim kółeczku wyszyję taką samą buzię. Albo może podobną. Mamy nasze dwie połóweczki. I tak. Szydełko sobie mamy na tej pętelce od nieuciętej włóczki. I staramy się złożyć równo te nasze połówki, tak żeby nam się po prostu tutaj wszystko zgadzało. I tak, w tym miejscu, gdzie kończyliśmy, wbijamy się jeszcze raz. Tu się wbijamy i przechodzimy do słupka w drugim tutaj, w drugiej połowie. I robimy półsłupek. Najprościej mówiąc, zszywamy obie połowy półsłupkami. W taki oto prosty sposób. Pamiętamy, żeby nie pominąć żadnego tutaj ze słupków. Dobra, trochę zszyję więcej i zostawię jakieś 2 cm, żeby wypchać tą naszą emotkę. Teraz jak nam został taki mały otwór. Bierzemy nasze wypełnienie. Bardzo malutko go pójdzie tutaj. I wypychamy. Gdy już uznamy, że mamy odpowiednią ilość tego wypełnienia w środku, to zszywamy sobie naszą emotkę do końca. Na sam koniec jeszcze wbijamy się w pierwszy półsłupek i robimy w nim oczko ścisłe, w ten pierwszy półsłupek, którym zszywaliśmy. Robimy w nim oczko ścisłe. Następnie ucinamy włóczkę, nie za długą, ale na tyle długą, żeby za jej pomocą przyszyć nasze kółeczko. I tak, jeżeli zaczynaliśmy zszywanie właśnie gdzieś mniej więcej tutaj
na górze, to nie musimy za bardzo tą włóczką manewrować nigdzie. Ale jeżeli na przykład zaczęliśmy zszywanie gdzieś tutaj na dole, no to musimy w środku nitką przejść do tego momentu tutaj, na środek między oczami. I na koniec właśnie przyszywamy nasze kółeczko. Kilkukrotnie przeszywając, na koniec ja się jeszcze wbijam w tą emotkę i przechodzę łuczką gdzieś na drugą stronę. Później sobie poprawię te oczka. Tak się prezentuje, przepraszam, skończona emotka, skończony breloczek. Mam nadzieję, że dzisiejszy filmik Wam się podobał. Jeżeli tak było, to zachęcam do łapki w górę, do subskrypcji oraz do dzwoneczka. Ja Wam ślicznie za dzisiaj dziękuję. Wszystkiego dobrego, kochani, i powodzenia.